Przy klubie nauczyciela w Policach powstaje pierwszy w mieście wybieg dla psów. Już pierwsze elementy infrastruktury stanęły na placu. Będą kolejne, jeśli mieszkańcy i ich pupile wykażą zainteresowanie obiektem. Wybieg powstaje na powierzchni 2000 metrów kwadratowych. To jeden z projektów w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Dwa poprzednie wnioski nie spotkały się z wystarczającym poparciem mieszkańców. Tym razem się udało. Projekt uzyskał poparcie, bodajże 617 głosów uzyskał, więc to było naprawdę sporo. Pierwotny projekt przewidywał urządzenie w Policach dwóch wybiegów dla psów. Jeden tutaj przy klubie nauczyciela na skwerze, drugi w Parku Staromiejskim w Starych Policach. Niestety ta druga lokalizacja nie uzyskała akceptacji ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z tego względu, że przed wojną w tamtym miejscu był cmentarz. Teren został ogrodzony i wyposażony w podstawowe elementy infrastruktury. Ogrodzenie to pozostałość po zlikwidowanej plaży miejskiej. W środku znajdują się urządzenia dla psów, zadaszona ławka dla właścicieli, pojemniki z woreczkami na odchody oraz miejsce do pojenia zwierząt. Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Jeśli będzie to funkcjonowało, pewnie zapadnie taka decyzja, żeby rozbudować ten obiekt o inne urządzenia dla zwierząt, ale no, na tą chwilę to, co mamy, na tyle starczyło nam pieniędzy i to jest zrealizowane. Regulamin jasno określa zasady panujące na obiekcie. Wybieg przeznaczony jest do zabawy z psami bez smyczy, za wyjątkiem ras agresywnych, które dodatkowo muszą mieć kaganiec. Bardzo to jest dobre, no bo faktycznie jest gdzie wyjść z pieskiem. No i te zanieczyszczenia wszystkie tutaj zostają, prawda? Także jest bardzo dobrze. Bardzo fajnie, że psy mogą sobie tutaj pobiegać, nie? No tam się mogą załatwić, sprzątnąć, właściciel sprzątnie. Właściciel zobowiązany jest nadzorować psa, odpowiada za zniszczenia i musi sprzątać po pupilu. Wybieg dla psów kosztował blisko 80 tysięcy złotych. Nie wykluczamy tego, że jeśli taka będzie wola mieszkańców i ten, że będziemy szukać lokalizacji i organizować taki obiekt w innym miejscu. Na wybiegu nie mogą przebywać psy chore, suki w okresie rui i szczeniaki poniżej 3 miesiąca życia. Ten projekt opracowaliśmy wspólnie z moimi przyjaciółmi z Bractwa Zemun i to właśnie Bractwo Zemun było wnioskodawcą tego projektu. I naprawdę bardzo się cieszę i chciałem podziękować wszystkim Policzanom za to, że poparli ten projekt i wreszcie ten wybieg mamy. Dzieci mogą przebywać na placu tylko pod nadzorem osób dorosłych.